Dzień dobry Państwu. Krótkie przedstawienie. Na co dzień pracuję w czymś takim jak Instytut Nauk Geologicznych PAN. Przez 2 lata pracowałem też w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a obecnie dryfuję w kierunku Centrum Badań Kosmicznych. No i tam właściwie akurat sobie zamieszkuję. Do Państwa pytanie będzie od razu. Proszę Państwa, ja przygotowałem. Jakie mamy poniemieckie skarby udokumentowane na Dolnym Śląsku? Nie wiedziałem o tym konkursie, ale od razu. Proszę bardzo, jeżeli ktoś wie, pytania są 3. Czy ktoś wie, jakie mamy 3 największe poniemieckie skarby, z jakich korzystamy? Można skrótem. Nie. Skoro nie ma, to będę sam sobie odpowiem na pytanie. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, jaką mamy, to jest Legnicko Głogowski Okręt Miedziowy, zwany KGHM-em. To są złoża północne. Niemcy przed wojną tylko znaleźli złoża południowe, takie maleńkie. W ogóle tam właściwie nic ciekawego nie było. Natomiast od czasów lat 50. eksploatujemy te właśnie złoża południowe. To jest największe złoże tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o wartość, to tutaj mówimy o bilionach złotych, a raczej setkach bilionów złotych. To byłoby magisterium, żeby oszacować dokładnie tego typu rzecz. Drugie, jakie mamy, to jest Żelazny Most. Tu Państwo możecie zobaczyć w Google'ach, jak to mniej więcej wygląda. To są te same osady, przerobione już, porzucone w tej chwili jako taki depozyt. Na tym jest pół tablicy Mendelejewa. Także to, wartość tego jest ogromna. No i trzeci, jaki mamy taki rezerwuar, tu akurat trochę Krakowa, to jest bardzo kiepskie złoże gazu ziemnego od Olanów pod Wrocławiem. I w tym złożu, mającym tylko 37% średnio metanu, mamy 5 do 3% helu. To jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo i to złoże obsługuje wszystkie tego typu platformy. 3/4 helu w Europie właśnie jest odolanowa. Dobra, wrócimy do złotego pociągu, ukłon dla tutaj naszego wspaniałego gościa. Otóż zaczęło się od tego, że jako uczeń szkoły podstawowej w lecie 83 roku jakoś nie dogadaliśmy się rodzinnie i musiałem czekać na całą resztę i trafiłem właśnie na pana Tadeusza, który wtedy pracował na parkingu. Pokazał mi ową właśnie słynną mapę tutaj, którą tutaj mamy do czynienia i tak zaczęła się cała sprawa i jakby skierował moją zwrotnicę życiową na tor dolnośląski. Ta wywrócona lokomotywa ma znaczenie, ponieważ ona będzie przy ostatnim slajdzie bardzo ważna. Także to nie jest jakiś taki przypadek, tylko po ukończeniu geologii na UJ-cie zająłem się właściwie górami sowimi. Na czym polega ukończenie geologii w jakimkolwiek uniwersytecie? Normalny człowiek myśli indukcyjnie, czyli od ogółu do szczegółu. Czyli widzimy drogę, samochód, koło, śrubę, czyli jechał drogą samochód, zaczęło się odkręcać koło, zgubił śrubę. Geolog widzi śrubę, czyli tędy musiał się odkręcić koło, jechał samochód, czyli musi być w okolicach drogi. Tu się myśli w sposób zupełnie odwrotny. Tego typu studia łamią normalny kanon myślenia, to jest tylko dla geologii, archeologii, kryminalistyki. Te trzy dziedziny łamią jakby normalny tok myślenia. I tutaj takie dwa zdjęcia archiwalne, tu widzimy osówkę. I taki ciekawy sposób zwiedzania. Pierwszy jak przyjechałem, to nie miałem latarki. W związku z tym, co trzeba było zrobić? No wjechałem samochodem po prostu do środka i sobie oświeciłem reflektorami. I tu jest właśnie po wyjechaniu już z Osówki w roku 95. No a tutaj jest sztolnie w Walimiu, wyglądają troszkę inaczej niż w tym. I moim głównym obiektem zainteresowania na początku była Ludwikowice Kłodzkie. Jak Państwo widzicie, one wyglądały też troszkę inaczej. Tu są jeszcze główny budynek dyrekcji kopalni. Tu jest taka wieża do flotacji, napisy oryginalne jeszcze niemieckie, zamalowane tylko farbą. I też Ludwikowic Kłodzkich. Tutaj taki symbol widać, tak nieporadnie zamalowany budynek, którego już dawno nie ma. To Państwo znacie być może to zdjęcie z prawej strony, bo ono kiedyś było na okładce odkrywcy. No i tak wyglądały kiedyś Ludwikowice. No i moim takim niechlubnym, że tak powiem, osiągnięciem w Ludwikowicach jest zdjęcie z prawej strony, też było na okładce odkrywcy. To jest chyba najczęściej piracone zdjęcie, jakie mam jakiekolwiek w życiu. Od tego zaczęła się kariera Muchołapki. Od tego miejsca to zdjęcie właśnie zapoczątkowało to, że w tej chwili tam mamy różne obiekty kosmiczne i tak dalej. Jest nawet taki filmik na YouTubie, gdzie zaczyna się od tego właśnie zdjęcia, czyli jego wersji cyfrowej i kończy się tym, że Adolf Hitler podaje grabulkę ufolutkom, a tu współpracownik z tamtych czasów, czyli Igor Witkowski.
Ale wróćmy do złotego pociągu i jako osoba, która pracuje przy aparaturze, w latach 97-99 brałem udział w tak zwanym grancie narwiańskim. I ten grant polegał głównie na rekonstrukcji rzeki Narew w okolicach Suraża. Mieliśmy tam do dyspozycji georadar, tu widzimy go na tym właśnie zdjęciu i tak się złożyło, że dokonałem różnych starań, żeby ten georadar przyjechał w góry Sowie i zaczęliśmy od profilowania tu w tym miejscu. No i rzeczywiście zgodnie z tym, co mi się wydawało, czego nie wykrył georadar? Nie wykrył tunelu kolejowego Bartnica-Świerki. Mimo wielokrotnych tych powtórzeń, chyba robiliśmy to z 10 razy, tunelu georadar nie zobaczył. Tu naprawdę, tutaj właśnie w tych pięknych gumofilcach łaziliśmy sobie, mieliśmy dwie anteny, możliwości były różne, ale georadar tego nie wykrył. No i pytanie dlaczego? Otóż proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że w skałach budujących te okolice mamy dwa wredne minerały. W przypadku piaskowców, tutaj tych permskich i karbońskich, mamy hematyt. Te skały są po prostu czerwone od niego. I ten hematyt to jest tlenek żelaza, jest jego na tyle dużo, jest jego tam 3%, że on totalnie maskuje wszystko. Jeżeli chodzi o góry Sowie, to małe czarne tutaj w tym, to jest biotyt. To jest z kolei taka czarna mika. Tu jest jego przekrój mikroskopowy. On też przepięknie nam wszystko maskuje. Właściwie zasięg georadaru w gnejsie sowiogórskim spada do 2-3 metrów, a normalnie powinien mieć naście, kilkadziesiąt metrów. To przepiękny sposób naprawdę maskuje wszystko. Ten biotyt jest ułożony w postaci takiej foliacji, płasko. Koncentracja tego jest bardzo duża. Od razu mówię, na Nocy Naukowców, jaka będzie w Krakowie 30 września, mamy właśnie eksperymenty. Jedną rzecz, jaką pokazujemy, to właśnie będzie separowanie biotytu. Pokazywanie, jak ten minerał, można będzie go wziąć do ręki, jak on właśnie elegancko maskuje georadar. No i zlepieńce z książa, mamy i jedno i drugie. Tu widzimy te czerwone takie właśnie placki hematytu i między nimi jest zmielony gnejs, czyli ten ów właśnie biotyt. Tu widzimy, to jest odkrywcy, to można zobaczyć sobie na stronie odkrywcy w numerze styczniowym, jak wygląda właśnie stosunek, znaczy jaka jest geneza wszystkich skautów w okolicy, skąd to się wzięło, jak właśnie skąd te minerały powstały. Także te dwa minerały nam maskują przepięknie georadar, także właściwie on jest doskonale ślepy. No i wniosek taki, mam takie wnioski pośrednie. No to jest zapewne jakiś spisek niemiecki, ponieważ Niemcy musieli wymyślić takie miejsce, żeby ten georadar nie zadziałał. No problem jest taki tytułu czasu. Otóż to nie jest intencja, tylko to przypadek. Pierwsze skuteczne georadary są z lat 70., a pierwszy georadar użyty publicznie jest w filmie 07 Zgłoście. Zresztą mamy na sali osobę, która to obsługiwała rzeczywiście i to dopiero użycie tranzystorów pozwoliło na zbudowanie sensownego georadaru. Założenie, owszem, to jest rok 209, ale to nie jest możliwe to, żeby Niemcy wybrali taki teren, żeby ukryć georadarem. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Dobrze, wrócimy w Góry Sowie i Góry Sowie okiem geologa wyglądają trochę inaczej. Tu jest, proszę Państwa, arkusz Walim, 25, możliwy do zdobycia, w internecie nie ma, natomiast można go pożyczyć. I jaka tu jest ciekawostka? Otóż proszę Państwa, ten arkusz Walim był wykonywany przez tego oto pana. Nazywał się Wojciech Grocholski, zmarł w 2000 roku. Jego życiorys to jest po prostu idealny temat dla miłośników historii, coś typu programów było, nie minęło. Był w AK, więziony był tuż po wojnie, po śmierci Stalina wyszedł i tu właśnie jest kwestia taka, jeżeli bierzemy mapę geologiczną do ręki, to jest jakby bezpośrednio skan z 1953-1954 roku, jak te góry wyglądały. Problem polega na tym, że ta mapa dla laika jest tak jakby językiem mandżurskim napisana. Bo nie dość, że są jakieś dziwne takie plamy, dziwne oznaczenia, to są takie didaskalia, typu na przykład coś takiego jak tutaj. I to pokazuje nam, na ile było kopiowane z dawnych map. Ta górna część to jest po prostu przerysowana mapa geologiczna Prus, dolna część arkusz jest przesunięta, natomiast ten fragment pokazuje nam, że okolice Włodarza Grocholski dostał zlecenie kartowania od nowa, bo on wszedł w teren zupełnie na zero. I na mapie Grocholskiego jest mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo szczegółów, których nie widać do dzisiaj i
umknęły uwadze i tu na przykład takie ciekawostki. Jak mówię, trójkąt bermudzki jest w pewnym miejscu, coś takiego, obecnie na prostu kawał lasu, nasypana hałda w roku 53 widoczna, gdzie jest coś zasypane, to jest wielkości pół rynku w Krakowie, proszę Państwa. Obecnie tym się nikt nie interesuje, ale ten trójkąt bermudzki jest i na mapie jest widoczny. To samo, taka fioletowa tutaj, taka strefa. To jest też bardzo ciekawe, potem pokażę przykład. Okolice Walimia. To nie jest Gnejs Sowiogórski, to jest coś zupełnie innego. Także dla ludzi, którzy umieją to czytać, to jest po prostu zupełnie inny świat i to jest po prostu bardzo rozwojowe, bo nie wszystko od Grocholskiego jest jeszcze dostępne. Da się te dokumenty dalsze wyciągnąć. No i tu właśnie taka najprostsza sprawa. Otóż w 2015 roku w jesieni były pewne wiercenia, które miały pokazać, czy istnieje łącznik między tunelem kolejowym od dawnej linii kolejowej do Włodarza. No ktoś, kto zakładał tego typu wiercenia, nie miał bladego pojęcia o tym, że jest tego typu mapa, po pierwsze, i to robiono na zasadzie jakiegoś po prostu szaleństwa. Poza tym nikt nie zbierał próbek. Mało z tego, nikt nie zauważył, na tej mapie jest wyraźnie pokazane, że nie ma skał wapiennych. I za pomocą bardzo prostego testu można sprawdzić, czy w tych zwiercinach przypadkiem nie ma śladów substancji sztucznych. Do tego służy ów Zajzajer. To jest mieszanina czterech bardzo prostych rzeczy dostępnych w sklepach technicznych, łącznie z barwnikiem spożywczym. I za pomocą tego okazało się, że myśmy jednak, mimo tego, że posprzątano po tych zwierceniach praktycznie wszystko, byliśmy tydzień później i sprawdzili, że we wszystkich zwiercinach nie ma śladów betonu. Czyli w tym miejscu, plus wiedza z mapy geologicznej, można powiedzieć było, to jest totalnie naturalne. Tam nikt nigdy nic nie robił. To jest właśnie, tu jest ten Zajzajer użyty na miejscu, gdzie było robione cokolwiek, natomiast tutaj jest właśnie na tych zwiercinach i tam po prostu absolutnie nic, niczego nie ma. Przy okazji mam takie wrzutki za pewien czas. Jeżeli geolog wchodzi do kompleksu Osówka, widzi coś takiego jak czarne wysięki. Tu widzimy takie na ścianie, to jest tutaj, to jest naturalne w 100%. Tam nie ma żadnego mazutu, nic takiego, to jest naturalne, bardzo ciekawe, ale bardzo fajne. To jest temat do pytań, bo to jest osobny, można by było godzinę gadać. Kolejna rzecz. Była taka teoria, że nie ma dokumentacji RIZE, ponieważ budowniczowie zostali zabrani do kompleksu NORAD, do budowy pod górą Czajen. To nie jest prawda. Otóż błąd, jaki był tutaj w konstrukcji, powtórzono dokładnie toczka w toczkę w budowaniu kompleksu NORAD. Jakby ktoś chciał dokładnie, no to w kuluarach zapraszam, mogę wyjaśnić, jak to wszystko wyglądało. No i na podstawie tego typu różnych przemyśleń doszedłem do czegoś takiego. To jest takie piękne słowo niemieckie, które stworzyłem kilka miesięcy temu, czyli teoria gigantycznego przekrętu od RIZE, RIZIK i prześledźmy w związku z tym lokalizację. Tutaj mamy pokazane na jakich przykładach Góry Sowie, tu jest Turyngia, tu jest Austria i Czechy. I tu jest taka tabelka, na którą się trochę zatrzymam. Proszę Państwa, tutaj są kompleksy podziemne. Lokalizacja, nazwa, długość w kilometrach, następnie w czym jest wykonane i coś pod tytułem twardość skali MOSA. Te wszystkie kompleksy do Melku włącznie różnią się tym od tego ostatniego, że mają dokumentację, wiadomo były po co robione i kto odpowiadał. W przypadku RIZE tego typu nie ma żadnych informacji. Dodatkowo dostajemy taką przedziwną rzecz. Niemcy budowali w skałach dość łatwo urabialnych, czyli to są piaskowce, wapienie, gipsy, kaoliny, natomiast tutaj wykonano kompleks w gnejsie. Zlepieniec książka po prostu jakby przemielonym zlepieńcem gnejsowym i twardość. Proszę Państwa, nie znaczy to, że kompleks jest trzy razy twardszy od na przykład jona stalu. To jest skala logarytmiczna. To, a na przykład Litomierzyce, to jest 1000 razy, czyli o 3 rzędy wielkości. Wiadomo, że to nie jest, że to było 1000 razy droższe, 1000 razy, ale co najmniej 10 razy, 15 razy, 50 razy trudniejsze i droższe było wykonanie tutejszych kompleksów niż właśnie w tego typu rzeczach. To jest po prostu obłęd gwiazdki, to jest zupełnie nielogiczne, to jest zupełnie niezgodne z jakąkolwiek logiką niemiecką taką tą. To się po prostu nie trzyma zupełnie kupy, że to wykonano w czymś akurat tak przedziwnym. Jedne co można robić, że po prostu nabijano koszta. Bo to inaczej się tego wytłumaczyć nie da. Mało z tego, proszę Państwa, no ktoś pewnie był w Osówce, we Włodarzu. Na jaką głębokość można wbić nóż
wchodząc w jakimś miejscu, taką w taką gnejsową skałę. Milimetr, dwa. Udało mi się na 10 centymetrów wbić. W niektórych miejscach w gnejsie są takie strefy, że śrubokręt i nóż wchodzi jak w masło. 10 centymetrów, mogę Państwu kiedyś pokazać, jakby ktoś chciał. To dowodzi czegoś innego, że my mamy takie bloki, to jest taki patchwork z bloków bardzo twardych, ale między nimi są strefy strasznie miękkie. Te wszystkie skały pięknie amortyzują ewentualne uderzenie bomby. To zupełnie nie uderzenie z góry, fokusuje się właśnie w tego typu rzeczach. Uderzenie na przykład nad osówką bomby lotniczej spowoduje, że w niektórych strefach rozpryśnie się ona, pokaleczy. To jest zupełnie, nie ma to racji bytu, to jest po prostu, jak się chodzi po czymś takim i ogląda dokładnie tego typu rzeczy, można to wbić po prostu. To jest no zupełnie nielogiczne i absurdalne. I teraz na temat wielkości i skąd się wzięło Rize. Proszę Państwa, tutaj mamy do dyspozycji dwa plany. To jest Konstein, czyli kompleks Dora i kompleks Włodarz. Jak widać, one są mniej więcej podobne w planie. Ten fragment wykonany i ten. Jakie tu jest oszustwo? Tu jest inna skala. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak ten olbrzym wygląda, jak dodamy skalę. To jest Włodarz, proszę Państwa. To jest karzeł, cwerk, a nie olbrzym. Po prostu to jest jakieś maleństwo w porównaniu z tym, jak to się widzi, że to są idą kilometry, to te podziemia są po prostu malutkie. To one są zupełnie absurdalnie zrobione. No i tu właśnie pytanie moje takie, czy to nie jest jakaś mistyfikacja. Proszę Państwa, i tutaj, gdyby ktoś na logikę chciał budować w tym miejscu podziemia, to czemu budować od zera, skoro one są? Tu mamy Wałbrzych, tutaj mamy kompleks Stachelberg po stronie czeskiej, on jest zbudowany w zlepieńcach górnokarbońskich. One już są przygotowane jakby, po pierwsze ten obiekt istnieje, tylko trzeba tylko dorobić dojazd i twardość tych skał i urabialność jest zupełnie inna. Wystarczyło tylko to odwodnić, to grupa zapaleńców, kilka osób czeskich zrobiła to w 2000 roku, można to zwiedzać. W związku z tym po co budować od nowa ten obłędny kompleks, skoro ma się coś takiego tuż obok. I takich rzeczy dużo. Tu jest plan tego Stachelbergu, bardzo podobny. Wystarczyło tylko dobudować tą część, dorobić wąskotorówkę i koszt byłby dziesięciokrotnie niższy. No ale ktoś widocznie chciał tego typu rzecz zrobić. Czy mamy tego typu doświadczenie? Czy ktoś kiedykolwiek robił tego typu rzeczy bez sensu? Tak. W moim rodzinnym mieście Krakowie, ulica Tyniecka, podpisali się nawet, Austriacy wybudowali kilka kompleksów podziemnych w Wapieniu zupełnie bez sensu. Poza tym, że służy to obecnie bezdomnym robieniu jakichś ognisk tego typu, sens tych podziemi jest zerowy. Budowę rozpoczęto w Krakowie, kiedy front był w tym miejscu i szedł cały czas ku wschodowi. W związku z tym zagrożenie ze strony rosyjskiej było żadne. No to po co w takim razie to robiono? Odpowiedź jest prosta. Saperzy, którzy to budowali, nie chcieli iść na front włoski. Walczyć w takich warunkach i wykonywać tego typu obiekty podziemne, a też są właśnie z tego typu rzeczy, to jest masakra. W związku z tym goście załatwili sobie fuchę, że wykonywali podziemia, które w Krakowie możemy sobie oglądać i włazić po nich. One są takie zupełnie dzikie, niezagospodarowane. Także tego typu mamy już doświadczenie, że wykonywano tego typu obiekty podziemne w sposób zupełnie nonsensowny. Wróćmy do Złotego Pociągu. Tu mamy akurat... To jest z lipca zeszłego roku, kiedy jeszcze w ogóle sensacji nie było, żadnych tabliczek. Zeszły rok był bardzo suchy i ciepły, w związku z tym dla zabawyśmy sobie po prostu ten tunel przejechali samochodem, kręcąc film dla własnych potrzeb zabawowych. Bardzo to było ciekawe i też przy okazji oglądając Ocios. Tam nic właściwie sensacyjnego nie ma. I teraz mamy te dwie lokalizacje. 61 kilometr, zacznijmy od czegoś takiego. Proszę Państwa, zanim się zacznie cokolwiek robić, trzeba sobie zobaczyć na lidar. Lidar to jest jeszcze z poprzedniej edycji, kiedy ta rozdzielczość była większa w internecie. W tej chwili ten lidar można kupić, dane lidarowe można kupić. Mniej więcej rozdzielczość tego, no jest powiedzmy jeden piksel, to jest takie trzy stoły tutaj te konferencyjne. To jest jeden piksel. Natomiast jeżeli się weźmie dane takie komercyjne, no to rozdzielczość jest dwukrotna wielkość tej książki. Grubość 5 cm, mniej więcej 36 cm jest rozdzielczość i w tym momencie możemy zobaczyć wszystko. Proszę zobaczyć, ten trójkąt skąd się wziął w terenie. Po prostu Niemcy wyprostowali tor kolejowy, żeby nie robić tutaj, przebili się przez taki kawałek. Dlaczego tutaj nie zrobili? Tu widać uskok.
tutaj, tutaj i tu jest. Jak ktoś ma w miarę w prawe, widzi od razu wszystko. I na tym miejscu nie ma żadnych prac. Wszystkie, to jest bezlitosna technika, która prześwietla przez roślinność. Jeżeli ktoś ma w miarę wprawne oko, zobaczy, że w tym miejscu nie ma prawa nic się tutaj znajdować, żadnych wentylacji, nic. Tu są jakieś drobne łomiki, ale to wystarczyło. W październiku zmniejszona rozdzielczość, niestety. W związku z tym tej jakości już nie możemy zobaczyć takiej, jak było kiedyś, ale po prostu można zobaczyć, że właściwie tam nic nie ma. Jak widać, ja się tym interesowałem od dłuższego czasu, to jest 96 roku w lutym. Usiłowałem sprawdzić, czy są jakieś zmiany grubości pokrywy śnieżnej. To jest właśnie potencjalny wjazd do tunelu i tutaj nic na pewno nie ma. Tak to wyglądało w zeszłym roku, kiedy wybuchła gorączka, wozy TVN-u, GOPR i tak dalej. Jedyna nadzieja była taka, że tutaj coś wjechało w tym kierunku. W styczniu tego roku pobawiłem się trochę kamerą termowizyjną, to samo. Tu nic nie ma, nie ma żadnych anomalii. Wszędzie jest jednakowo plus minus 2 stopnie, czyli na wegetację poprawka, na jakieś tego typu rzeczy. Zdjęcia tego typu robi się w nocy, dlatego te ramki są czarne, ponieważ z Elą Szumską w kopalni Złota pół roku wcześniej testowaliśmy tą technikę. No i kiedy były idealne warunki, tutaj nic po prostu nie wyszło. 61 kilometr jest totalnie niemy. A teraz 65 kilometr to jest zdjęcie z października. No i to właśnie ta właśnie słynna skarpa. No i tutaj trzeba przyznać, że no miałem dość dużo szczęścia, popartego jeszcze czymś takim. Ja od listopada śledziłem meteogramy. Jeżeli obejrzymy sobie film Wojtka Malinowskiego Złoty Pociąg, zaczyna się od tego. Lato 2015 roku było bardzo upalne i to jest bardzo istotne. Proszę Państwa, te temperatury startują od mniej więcej w listopadzie od plus 10, plus 12 stopni. Na święta Bożego Narodzenia zeszłego roku temperatura dochodziła do 10 stopni. I z meteogramów widać było, że idzie tego typu wklęśnięcie, że zimne powietrze z Norwegii najechało przez pewien czas na ten obszar i przez 100 godzin można było obserwować zjawisko. Ta czerwona linia to są temperatury prawdziwe, odczuwalne, to jest to niebieskie. Ja tu akurat przyjechałem z termowizją, robiłem tego typu rzeczy i te temperatury odczuwalne rzeczywiście odczuwało się, dostawały w kość. Minus 17 stopni w nocy. Parę osób było ze mną, naprawdę dawało to w szkołę. I jakie było moje zdziwienie, kiedy właściwie na samym końcu, taki zwątpiwszy, przyjechałem tutaj właśnie na 65 kilometr i proszę bardzo. To są zdjęcia dzienne, żeby było widać. To były następnego dnia po odkryciu czegoś takiego. Także widać już, że mamy dokładnie ten sam fragment. I proszę zobaczyć, temperatura w środku na jakimś tam jest minus 6 stopni, a te anomalie mają plus 4, to było w dzień. Różnica jest co najmniej 10 stopni z takich dziwnych punktów. Co to jest? Do dzisiaj nie wiem, dopóki nie sprawdzę w PEC-u, czy nie ma tam jakiejś instalacji, czegoś takiego, ale to nie jest na pewno rzecz naturalna. Tam nie ma prawa być nic, które w ten sposób aż tak akumuluje ciepło. I to w sposób tak wyraźny. Ja to obserwowałem do marca. Tu byłem akurat, dzięki uprzejmości geofizyki, miałem możliwość mieszkania tutaj przez na kilku pobytach i zawsze przed wschodem słońca jeździłem i to się po prostu powtarza. Cała ta anomalia jest powtórzona, ja mam oryginalne pliki, sprawdzałem, mało z tego, jeżeli naokoło mamy minus 10 stopni, a w tym miejscu mi kapie woda, no to nie mam możliwości pomyłki aparaturowej, po prostu widać było, że tu są duże plusy. Żeby coś takiego było w warunkach normalnych, tu musiała być bardzo duża jaskinia w tym miejscu. Tylko tego typu rzeczy występują w jaskini, bo ona załamuje stopień geotermiczny. To jest akumulator ciepła, który wyrzuca i to była... Już, proszę. To jest, jaskinia jest takim akumulatorem ciepła i żeby tego typu zjawisko było naturalne, tu musiała być ogromna pustka w skale. Tej pustki nie ma, bo nie ma być gdzie. W związku z tym pytanie... Festiwal tajemnic. Ja nie wiem, skąd to się mogło wziąć, w związku z tym to jest dla mnie tajemnica, ale to zjawisko na pewno jest i to jest idealnie było powtarzalne. Mało z tego, w marcu w godzinach, robiąc pomiary, w godzinach nocnych i w południe, ta anomalia miała w drugą stronę. Słońce nagrzewało ten stok i naokoło było na przykład plus 12, a tu było konsekwentnie plus 3. W związku z tym to się zachowywało dokładnie tak, jak pustka w skale. Co jest w środku? Nie wiem, ale natomiast to jest bardzo cenne, bo jeżeli rozpoczną się tutaj wykopy w tym miejscu, to jakikolwiek będzie ich
ich finał, to zostawienie czegoś takiego, pokazanie, co jest w środku, będzie znakomitą rzeczą edukacyjną. To jest po prostu rewelacyjna sprawa i mam nadzieję, że coś takiego się tutaj właśnie zdarzy. Ale cały czas, działając w górach sowich, miałem takie wrażenie z tyłu głowy, że jest coś ważniejszego od tych podziemi. I proszę Państwa, znowu wracamy do lidaru z tym, że na grubo większą skalę to jest coś, co mamy właściwie by było widać z tamtych okien zamku, te sudecki uskok brzeżny. Jak Państwo podejdziecie kiedykolwiek do jakiejkolwiek tutaj skarby w górach sowich, to jest widoczne. Mało z tego na mapie pogodowej Polski w telewizji widać to po prostu jak nożem uciął taki właśnie kawałek, ten uskok brzeżny. Co to jest? I wyjaśniło mi się to w czasie pierwszej wizyty w Książu. Przyznam się, że jak chodziłem po górach sowich, do podziemi książeńskich mnie nie ciągnęło zupełnie. Jakoś nie miałem do tego żadnego jakieś takie zainteresowania. To jest pierwsze wejście, Poldek otwiera drzwi. Jeżeli ktoś nie był, to jest pierwsze miejsce, jak się wchodzi do obudowanego korytarza, tak to mniej więcej wygląda. I tutaj, to nie są brzydkie słowa, proszę Państwa, tak wygląda obserwatorium pod ziemią. Obserwatoriów, proszę Państwa, są dwa, nie jedno. Obserwatorium pierwsze to jest Instytut Geofizyki, to jest to maleństwo i tu jest błąd. To nie są sejsmografy, to są sejsmometry. Sejsmograf to było stare urządzenie, które rysowało rysikiem. To są sejsmometry, tu widzimy je w tych pudełkach, są zapasowe, amerykańskie. Każdy jest do osi X, Y, Z, także w tym miejscu jest błąd. Natomiast to duże tutaj, co widzimy, to jest obserwatorium Centrum Badań Kosmicznych Pan z Bartyckiej z Warszawy. I one jest znacznie ciekawsze. Głównym urządzeniem w tym jest klinometr. To są dwie rury z wodą, jakby dwie poziomice. 60-metrowa, 80-metrowa, tu jest to skrzyżowanie. Tu mamy komorę wahadeł. To jest miejsce, do których raczej Marek was nie wpuści, ponieważ trącenie w skałę powoduje, że on się rozkalibrowuje i trzeba go przez tydzień składać od nowa. Tu jest grawimetr, tu jest ekstensometr, to też nie jest brzydkie słowo. I tutaj jeszcze parę takich drobniejszych szczelinomierz tu jest. I tu mi się wyjaśniło w czasie tej wizyty, drobną rzecz powiedział mi właśnie Poldek, co mi wyjaśniło, czego ja tu właściwie naprawdę można ciekawego znaleźć. Proszę Państwa, to jest właśnie ten klinometr. Te rury tu idące, proszę bardzo, jedna, druga i to skrzyżowanie. To jest właśnie ów pępek świata, to jest najważniejsze miejsce w podziemiach Książa, to jest tutaj to przykryte właśnie tymi rzeczami, jak kiedyś byście mieli możliwość wejścia, to jest najważniejsze miejsce w tym wszystkim. Ono rejestruje takie wahania. Cały czas ten blok pracuje, on się kolebie i te wahania właśnie rejestruje to urządzenie. Ono jest cały czas w ciągłym zapisie, wysyłane są dane do Warszawy. Tu widzimy komorę wahadeł, to jest to miejsce, do którego prawdopodobnie nigdy was nie wpuszczą, to jest jedno jedyne miejsce. Uderzenie w któryś z tych takich klocków powoduje potężne drgania, które zakłócają całą aparaturę, nawet silne trzęsienie ziemi, czyli na przykład Fukushima spowodowało to, że musieli tu przyjechać ludzie i przez tydzień kalibrować to z powrotem. To są rzeczy strasznie proste, w porównaniu z aparaturą, którą na co dzień obsługuję, to jest naprawdę rzecz bardzo prosta, ale bardzo fajna. Ja buduję w tej chwili makietę tych urządzeń, żeby można było pokazać Państwu, nie wiem, kiedy to mi się uda skończyć, jak to wszystko pracuje, ale generalnie to jest miejsce w podziemiach Książa, do którego najtrudniej będzie wejść. I tu mamy właśnie, tu jest ekstensometr, obecnie niedziałający. Tu w tej skrzynce jest coś zepsute, które będziemy musieli naprawić. I tutaj, no niestety, bardzo kiepsko widać, jest taki czerwony statyw. Czy widoczny jest tutaj cokolwiek, czy nie bardzo? I to jest miejsce, które właśnie odpowiedziało, czego ja tutaj właśnie trzeba szukać. To jest AlphaGuard. Proszę Państwa, AlphaGuard jest urządzeniem do śledzenia radonu. Radon to jest gaz szlachetny, radioaktywny, który ma masę 222. Powietrze ma ile masę? Mniej więcej? Koło 30. Czyli jest 8 razy cięższy od powietrza. I on się wydobywa ze szczelin, jest emitowany. To jest tak, jakby na wodzie pływało aluminium. To jest, czyli jego zawartość jest tak duża, jest wyrzucany z tych, mimo tej ogromnej masy. Pytanie takie, my możemy śledzić radon, ponieważ jest radioaktywny. Innych gazów szlachetnych nie możemy śledzić, a mamy takie jak argon, który ma izotopy 40-36, to jest moje codzienne narzędzie pracy, ale też być może mamy coś takiego tutaj. I ten rząd... Aha.
No to właśnie, no to mamy, trzeba bardzo blisko na ten, czyli mamy tutaj gazy szlachetne, które mamy tutaj izotopy i te są zbliżone bardzo do powietrza, będą rozcieńczone, a te z kolei powinny nam jechać po prostu ile wlezie w górę. I teraz przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Otóż jest to skoordynowane w ten sposób, że jeżeli jest jakaś sytuacja stabilna tektonicznie, to wtedy radon się wydziela. Jeżeli jest jakiś niepokój, taki jak tutaj mamy, czyli tutaj, on jest wyciskany tak jak gąbka. To jest 2010 rok i widać było, że doszło do jakiegoś ogromnego przełamania jednego reżimu w drugi. To jest po prostu cała tamten blok, tak jakby on się przesuwał tak i nagle uległ takiemu skokowi. Proszę Państwa, jaka to jest data? Myśmy to zoomowali. To jest 10 kwietnia 2010, godziny przedpołudniowe. Coś to Państwu mówi? Co się wtedy wydarzyło? Także to do teorii spiskowej to jest przypadek, ale myśmy specjalnie zoomowali ten wykres i w 2010 roku, 10 kwietnia, doszło do tego potężnego takiego przesunięcia całego reżimu. To, co dzieje się pod nami, zostało to zaburzone. Te bloki inaczej zaczęły działać. Skąd to się bierze? Proszę Państwa, my jesteśmy na takiej jakby układance. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, natomiast te bloki skalne tworzą taki patchwork i one całe napierają w kierunku północno-wschodnim. Afryka, która cały czas jedzie, naciska nam na coś takiego. Takie rzeczy możemy obserwować w przyrodzie. To jest zdjęcie, które wykonałem 3 dni temu na Islandii. To jest i możemy to oglądać, jak takie bloki skalne na polu do przedpolu lodowca tańczą po prostu. Dochodząc do końca, do tego Iron Sky, co to może być? Proszę Państwa, prawdopodobnie stoimy tuż obok rury wentylacyjnej, która nam przekazuje gaz z płaszcza Ziemi na skorupę. To jest coś takiego, to jest ten uskok. Ten uskok jest udokumentowany, że ma 8 km na pewno, a prawdopodobnie ponad 20. Czyli prawdopodobnie te gazy szlachetne radon, argon 40 i held wydobywa się z głębokości kilkudziesięciu kilometrów co najmniej. I po prostu ulegają emanacji, rozcieńczeniu, my tego nie możemy nawet zobaczyć. No i tutaj wychodzimy do tego Iron Sky. Tak się złożyło, że Finowie w 2000 roku nakręcili taką idiotyczną komedię, że w 1945 roku Niemcy uciekają na Księżyc i rozpoczynają eksploatację helu. Helu 3. Także na zupełny absurd, proszę Państwa, ciekawość, że eksport miał się rozpocząć w 2018 roku. Hel 3 ma taką ciekawą właściwość, że jest idealnym paliwem jądrowym. Jeżeli ktoś widzi Słońce, to dokładnie odbywa się fuzja wodoru do helu. I ta mieszanina helu 3 z wodorem jest idealnym paliwem, który nie ma żadnych skutków ubocznych. W związku z tym ten hel, oprócz paliwa, ma jeszcze inne stosowanie. Ten hel jest strasznie, strasznie drogi. On jest droższy od złota około 7000 razy. Tylko żeby go zmierzyć, czy on w ogóle jest, żeby to potwierdzić, to trzeba mieć aparaturę. To jest urządzenie jeszcze w fabryce, to jest zainstalowane. To jest mój fotel, na którym codziennie siedzę i to jest ten spektrometr do gazów szlachetnych. Natomiast problem jest taki, że raczej te próbki są już pobrane, do tego spektrometru w ciągu najbliższego nie trafią. A być może w ogóle nie trafią, bo zmieniło się u nas kierownictwo, no i po prostu idzie w coraz gorszym kierunku. Także mimo tego, że to urządzenie za ponad 1 000 000 euro stoi sobie, to one jest używane zupełnie w innych celach, niż by można było tutaj właśnie zastosować. Także próbki są przygotowane, zbiorniki sam sobie tutaj przygotowałem, pompowaliśmy je. No niestety, problem polega na tym, że z tym jest coraz gorzej. No i takie wnioski końcowe do tego złotego pociągu, że złoty pociąg, owszem, jeżeli był, ale on wyjechał z Berlina przez Wrocław, a zakończył nie pod ziemią, ale w kieszeniach średniej kadry technicznej organizacji TOTA, Deutsche Annenerbe i tak dalej. Punkt drugi, który jest dla Państwa może bardzo miły. Otóż, proszę Państwa, z punktu widzenia nie archeologa, ale geologa, wszystkie prace poszukiwawcze są bardzo pożyteczne. To są nowe odsłonięcia, nowe dane, które możemy analizować. Jeżeli one są odpowiednio zrobione, to jest więcej pożytku niż niszczycielstwa. Sam miałem kłopoty, ponieważ za zdjęcia termowizyjne byłem ciągany do konserwatora tutaj powiatowego i co ja tu robię, jakim cudem. Z tych danych, które dostarczacie czasem Państwa, można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy i z tych ciekawostek można tutaj zrobić, no jakiego typu rzeczy, no właśnie nacieki czarne na osówce, rewelacyjna rzecz. Skąd one się wzięły? To jest po prostu znakomity poligon doświadczalny. Natomiast jeżeli chodzi o ten Hel 3, to mam nadzieję, że nie skończy się to tak, jak skończyło się tutaj kiedyś zwiedzanie Krakowa. To nie jest fotomontaż, także jak widać, kiedyś pod złotą kulą
poległem, także mam nadzieję, że nie skończy się to dla mnie w żaden sposób, tragiczny i że będę mógł pracować jeszcze w swoim zawodzie, a nie trafić do jakiejś zupełnie innej firmy. Dziękuję.